Sławek Jastrzębowski, witam Państwa w programie Więc Jak. Naszym dzisiejszym gościem jest Łukasz Warzecha, kontrowersyjny publicysta, który właśnie zmienia pracę. Dzień dobry, witam Pana. Witam Dzień Ciebie, dobry. Mówimy Dzień sobie. Dobry. Nie będziemy udawać, że mówimy sobie na Pan, skoro znamy się lat wiele, wiele, wiele. Więc zmieniasz pracę. Zmieniam pracę. Witamy. Będę się pojawiał w Super Ekspresie, natomiast mogę tu ogłosić z dużą przyjemnością, że moją główną redakcją, główną firmą będzie Tygodnik w sieci. Bardzo dobrze się rozwijający Tygodnik Braci Karnowskich. Czekamy na Twoje teksty w Super Ekspresie przede wszystkim, ale oczywiście będziemy w innych mediach też Cię czytać. Powiedziałeś, że uważasz Jagnę Marczułajtis jest za idiotkę. Naprawdę uważasz ją za idiotkę? Rozmawiałem z nią kilka razy, nie odniosłem takiego wrażenia. No to jest pytanie, czy to jest głupota, czy to jest dobrze... Albo o czym mówimy może. Mówimy oczywiście o Igrzyskach Olimpijskich Zimowych w Krakowie. Czy to jest dobrze przemyślane działanie? Bo czasem jest tak, że paru panów albo pani panów sobie wymyśli dobrą koncepcję, jak tu trochę kasy zgarnąć i wystawiają kogoś takiego na front, kto w ogóle nie rozumie, o co chodzi. Tylko mówi, o, świetny pomysł, zróbmy te igrzyska. Patrzę na Jagnę Marczułajtis, to mam niestety takie wrażenie. Ale bo ona powiedziała coś takiego kontrowersyjnego, że ona nie wzięła kalkulatora i nie policzyła, ile to będzie kosztowało. I na tej podstawie uznaje, że to idiotka. No tak powiedziała, że ona tych wszystkich liczb na kalkulatorze nie zliczała. Natomiast po moim tekście, w którym o tym napisałem, pojawiło się dementi na stronie tego komitetu, który organizuje, że w ogóle te wyliczenia, które ja tam przedstawiłem za Dziennikiem Polskim, to są nieprawidłowe. Oni już mają nowe wyliczenia, zdecydowanie mniejsze. No, ale może chodzi... Mniejsze tam powiedzmy o 30%, no bardzo dużo to zmienia. Ale wiesz, może to być taki mechanizm jak w Misiu, że o to chodzi, żeby nie przedstawiać tych wyliczeń. O to chodzi, żeby było drogo, bo... No chodzi o to przede wszystkim. Tak, to jest czyli bardzo... To może wcale scena, nie być... Ta scena, ty sobie tam rób te swoje małe interesiki, a my tu wszystko zrobimy legalnie. Czyli to może być bardzo mądre na etapie posunięcie. Przygotowywania, bo przecież tak naprawdę chodzi o etap przygotowań. Chyba wciąż mało kilkudziesięciu wierzy, milionów złotych, może... albo może nawet kilkuset milionów złotych już na etapie przygotowań, które ktoś sobie weźmie z jakiejś kieszeni do czyjejś przepłyną. Nawet gdyby nikt sobie miał nie wziąć, to samo życie członków tego komitetu przez te paręnaście miesięcy do 2015 roku, do lipca bodajże, kiedy jest decyzja w sprawie tego, kto ma organizować igrzyska, no to będzie żyć nie umierać, a lepiej niż europosłowie. Masz ostry język, a zrobiłbyś dla mnie taki katalog idiotów polskich w naszym życiu publicznym? No, pewnie ryzykowne procesowo, ale to może być... Chodzę po sądach. Może być ciekawe, dużo. Czyli umawiamy dużo się, kto by był na tych pierwszych topowych pozycjach polskich idiotów. Tu jest, rywalizacja jest zaraz tak będę ostra, wiedział, że, zaraz będę wiedział, z kim mam podczas. Że musiałbym się mocno zastanowić rzeczywiście. Rozumiem, czyli to w Super Ekspresie za kilkanaście czy za kilka dni pokażemy ten katalog. Dobrze? Tak się umówmy. Ciekawa jest twoja ewolucja, bo ty byłeś członkiem i rzecznikiem prasowym Unii Polityki Realnej, potem przeszedłeś do Stronnictwa Polityki Realnej, a dzisiaj o Korwinie Mikke nie mówisz najlepiej. No, Stronnictwo Polityki Realnej już było partią rozłamową wobec UPR-u, ale dopiero z dużego dystansu, bo to wszystko się działo kilkanaście lat temu, widać, no, jaką rolę tak naprawdę Korwin spełnia. Nie wiem, czy świadomie, czy nieświadomie, nie mam podstaw, żeby twierdzić, że świadomie. Bo może to jest takie sympatyczne wariactwo, które naprawdę gdzieś w nim siedzi. A ty uważasz, że on jest takim sympatycznym wariatem? Przepraszam? Potrafi być uroczy i chyba to przyciąga też do niego ludzi. Ale wiesz, że każda krytyka Korwina kończy się tym, że w internecie, w którym mam mnóstwo swoich zwolenników, hejtują tak mnie jest, czy ciebie. Mnie już to po dwóch ostatnich tekstach... To możemy go skrytykować, Korwina to będą cię hejtować. Spotyka, tak jest. No jeszcze bardziej, to już jeden więcej hejt nie robi mi różnicy, nawet 100 hejtów więcej nie robi mi różnicy. Więc Korwin jest człowiekiem oderwanym od rzeczywistości. A to jakiś agent jest, czy... Nie mam pojęcia, nie mam podstaw, żeby tak... A jak sądzisz, bo on chce wprowadzenia monarchii w życiu publicznym? Znaczy co, on chce być królem? Mamy głosować na to, żeby Korwin został królem? A czy... wyobrażasz sobie Korwina jako króla? Wiesz, będzie takie rzeczy. Sobie wyobrażam, Korwin jest moim publicystą, publikuje w Super Ekspresie i z dużą przyjemnością czytam go jako publicystę, ponieważ ma dobry, błyskotliwy język, ale to niekoniecznie idzie w parze z byciem dobrym politykiem. To niekoniecznie politykiem. Oznacza, że będzie się dobrym królem. Nie. Czyli nie widzisz go tutaj jako króla? Niekoniecznie. A powiedz mi, czy odczuwasz głęboką niechęć do Jurka Owsiaka? Ja tego nie traktuję personalnie. Mam wrażenie, że to w raczej, ogóle. Mam wrażenie, co że to raczej takim... Jurek Owsiak odczuwa głęboką niechęć do każdego, kto nie jest nim wystarczająco zachwycony. A pojawiają się takie zarzuty, że ty zbudowałeś sobie nazwisko albo budujesz sobie nazwisko, zbudowane już właśnie takimi tekstami przeciwko Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Ja przytoczę twój cytat.
Do Jurka Owsiaka zwracasz się bezpośrednio następującymi słowami. Czy jest pan sprytnym cynikiem, świadomie prowadzącym grę, która pozwala panu pełnić rolę oberautorytetu, czy tylko ekscentrycznym narcyzem z wiecznym fochem? To są takie... To jest wieczny foch, to jest, nawiasem mówiąc, sformułowanie samego Owsiaka. No, Owsiak ma takiego wiecznego focha na wszystkich, którzy nie dość się zachwycają jego akcją i myślę, że w końcu poniesie tego konsekwencje. Być może już w trakcie procesu, który za jego sprawą się toczy przeciwko blogerowi Matce Kurce. Tak, ale przecież musisz dostrzegać, że zrobił jednak Owsiak sporo dobrego. Oczywiście dostrzegam, że zrobił coś dobrego, ale wychodzę z założenia. Coś dobrego, bo sporo to jest kontrowersyjne. Jakbyśmy zaczęli to mierzyć, znaczy jakie są koszty, a jakie są zyski, to mogłoby się okazać, że to jest coś dobrego, a nie sporo dobrego. Ale nie pokazuje na przykład Natomiast tego. Cel nie uświęca środków. A nie pokazuje tego, że możemy być razem, że Polacy mogą być razem, że dzięki temu te 10 milionów absolutnie ludzi... Absolutnie nie. Absolutnie nie, ponieważ po pierwsze... Bo ty chcesz być osobno. Po pierwsze swoją postawą dzieli już w momencie, kiedy się ta inicjatywa zaczyna i to dzieli coraz mocniej, wchodząc w politykę, komentując politykę. I po drugie, to nie jest bycie razem na co dzień. On nie tworzy żadnego społeczeństwa obywatelskiego. On robi akcję, która trwa jeden dzień, koniec, kropka. A sądzisz, że można by go było zreformować, czy raczej nie, w ogóle, że jest niereformowany? Nie, myślę, że to jest człowiek, który jest kompletnie zapatrzony w siebie, to jest jego sposób na życie, nie da się tego zmienić. A co by się stało, gdybyś ty albo ktoś bliski odpukać? Trafilibyście do szpitala i trzeba byłoby skorzystać ze sprzętu, a na tym sprzęcie byłaby wielka orkiestra świątecznej pomocy. Nic by się nie stało, skorzystalibyśmy z tego sprzętu. A ty musiałbyś być mu potem wdzięczny. Nie, nie musiałbym. Bo sprzęt jest w szpitalu, więc jest w dyspozycji publicznej służby zdrowia. Normalnie się z niego korzysta. A nie czułbyś żadnego dyskomfortu w związku z tym, że tu go krytykujesz, a tutaj dzięki niemu... Najmniejszego. Nie miałbyś żadnego kłopotu. Żadnego. Rozumiem. Jeszcze jedna ciekawe zawirowanie w twoim życiu, jeżeli chodzi o Radka Sikorskiego. Pisałeś z nim książkę, byłeś chyba jego fanem, a potem role się odwróciły i jesteś jego wielkim krytykiem. Jak no to fanem to już za dużo powiedziałem, na pewno bardzo Portal dobrze Lisa, o nim myślałem. Portal Lisa, Tomasz Lis, no nie za bardzo cię lubi, pisze tak. Co, lubicie? Nie, nie pośmiejesz się. Nie, tak, bo to takie delikatne określenie, nie za bardzo mnie lubią. No, faktycznie. No tak, napisali o sobie w następujący sposób. Kiedyś palili razem cygara, że ty z Sikorskim, i spędzali długie godziny pracując nad wywiadem rzeką. Dziś są zagorzałymi przeciwnikami, którzy prowadzą długie publiczne batalie na Twitterze i łamach prasy. Jak to się stało, że przestałeś fascynować się Sikorskim? To raczej była kwestia tego, że Sikorski przestał przyjmować jakąkolwiek krytykę. Im bardziej mu się balonik nadymał w momencie, kiedy został ministrem spraw zagranicznych, tym trudniej mu było zaakceptować krytykę. Mogę powiedzieć, od czego się to zaczęło, bo ja to bardzo dobrze pamiętam. Zaczęło się od tego, że w ramach przyjacielskiej konsultacji dostałem od niego do przeczytania tekst jego pierwszego exposé. Tego pierwszego. Nie zostawiłeś nad nim suchej nitki? Nie, właśnie wcale nie. Exposé było w porządku, wskazałem tylko, że tam paru rzeczy brakuje. Brakuje podkreślenia różnic między Warszawą a Moskwą w pewnych zasadniczych sprawach, brakuje podkreślenia... Czyli ty byłeś jego doradcą właściwie. ...tego, co nas dzieli z Niemcami. No, Sikorski rozesłał to expose do iluś osób, więc ja tu nie byłem jakimś szczególnym rodzynkiem, pewnie jedną z bardzo wielu. I od tego się zaczęło, że tu już było widać, że ta krytyka absolutnie nie pasowała, a potem było coraz gorzej. A to znaczy, ty mu wysłałeś, a on ci odesłał co? Nic mi nie odesłał. Cisza. Nie było odpowiedzi. Oczywiście expose poszło w postaci. Ale cisza nie jest jeszcze kłótnią, cisza nie jest jeszcze konfliktem. No ale jak mówię, od tego się zaczęło i potem było coraz gorzej. Potem były teksty w gazecie, w której poprzednio pracowałem, które waliły w Sikorskiego z różnych powodów, między innymi na przykład dlatego, że brał dla siebie bony przeznaczone dla pracowników, znaczy jemu te bony przysługiwały, żeby było jasne, nikomu ich nie zabierał, no ale było to, można było uznać za trochę niestosowne. Woził służbowym samochodem dzieci do szkoły, on był strasznie rozżalony z tego powodu, w ogóle nie rozumiał, dlaczego gazeta się czepia się go za to. No i zgłaszał pretensje, zgłaszał je do mnie, ponieważ mnie najlepiej tam znał. Ja musiałem tych litanii, narzekań wysłuchiwać czasem po kilkanaście minut przez telefon. Cierpliwy. Byłem bardzo cierpliwy, ale próbowałem wytłumaczyć, że no niestety musi się z tym liczyć jako osoba publiczna. Rusza kampania, albo właśnie ruszyła kampania do Parlamentu Europejskiego. Pojawia się wiele dziwnych postaci, a pojawiła się też książka, pojawi się wkrótce książka Migalskiego, który pokazuje, dzisiaj Super Ekstra o tym donosi, w jaki sposób można legalnie wyciągać pieniądze z Parlamentu Europejskiego. Czy Parlament Europejski jest po to, żeby grupa cwaniaków się bogaciła?
Myślę, że nie. Nie po to jest, ale takie zastosowanie jest. Wiele osób dla niego wynalazło. I dlatego wiele osób chce tam kandydować. Ja tak? Widziałem w Parlamencie Europejskim, jak to wygląda. I to naprawdę wygląda tak, że jak sesja jest od poniedziałku do czwartku, są głosowania i różne spotkania, mówię o Strasburgu teraz, czyli tak zwana duża sesja, no to bywa tak, że wpadają niektórzy tam w środę tylko na moment do sali plenarnej, tam do jakiejś komisji pyk-pyk odbijają te karty, że tam wpisują się na listę. I już za parę godzin ich nie ma. I to wszystko. No ale kasa płynie. Łukaszu, parę osób próbuje ci przypiąć łatkę prawicowego, a niektórzy nawet pisowskiego publicysty. I co ty wtedy robisz? I co ty wtedy mówisz? No wtedy najprościej odsyłam... Ja bym pisowskiego nie brał do siebie. Ja bym odsyłał ich do wujka Google'a wtedy, żeby sobie zrobili kwerendę moich tekstów. Jeżeli twierdzą na przykład, że jestem zdecydowanie pisowskim publicystą, ja mogę się zdefiniować jako publicysta konserwatywny. I to chyba najlepiej mnie definiuje. To na twoje konserwatywne teksty w Super Expressie czekamy. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Ja też dziękuję. Dziękuję państwu.